Cześć! Czy pojęcie księga przychodów i rozchodów brzmi skomplikowanie? No trochę może, ale pozory mylą. Szumnie brzmiąca nazwa KPIR to nic wielkiego. Ot, przejrzysta tabelka zawierająca wszystkie przychody i wydatki danej firmy. A po co ją prowadzić? No tutaj nie trudno się domyślić. KPIR pozwala wyliczyć kwotę podatku dochodowego do zapłaty. Co za tym idzie, KPIR stosują te firmy, które wyliczają swój podatek właśnie na podstawie przychodów i kosztów. A to znaczy, że stosują zasady ogólne lub podatek liniowy. A jak najlepiej prowadzić KPIR? No w tym celu kupujemy stukartkowy zeszyt A4, najlepiej w kratkę, wieczne pióro, pół litra atramentu, a następnie odpowiednio przygotowani mentalnie. Dobra, tak to może KPIR prowadziło się 20 lat temu, a dzisiaj, no, jakżeby inaczej, robi się to w programach komputerowych lub aplikacjach internetowych, takich jak na przykład InFact. Zakładasz konto, które jest darmowe przez 30 dni i wystawiasz faktury przychodowe, wprowadzasz wydatki firmowe i to tyle. KPIR tworzy się sama na podstawie danych, które podałeś. Wzór księgi jest przygotowany przez księgowych InFactu, więc zawsze zgodny z prawem. Parę kliknięć i zapisujesz KPIR jako PDF. Potem drukujesz i zachowujesz w dokumentacji dla urzędników. No i potomności. To bardzo ważne. Dlatego najlepiej załóż sobie 30-dniowe konto na InFakcie i zobacz, jak to działa, bo to kompletnie nic nie kosztuje. Oczywiście KPIR nie musisz prowadzić samemu, możesz to z powodzeniem zlecić księgowym InFaktu. Wtedy masz ciągle dostęp do zapisów w księdze, ale to księgowi dbają, aby wszystko było w porządku. Dzięki temu masz pełen, absolutnie pełen komfort.